Drodzy panowie, żeby nie było wątpliwości, to zanim wstąpicie w święty związek małżeński lub w związek małżeński nieco mniej święty, chciałbym wam wytłumaczyć, co tam jest napisane drobnym drukiem. Drobnym drukiem jest napisane, że jeżeli kontraktujesz daną niewiastę, to jednocześnie kontraktujesz ją razem z całym dobytkiem, który posiada. Jeżeli nie posiada jeszcze dzieci, to jednak posiada mamę, która się zamieni w teściową. Jak również, że kontraktujesz tę niewiastę razem z jej psychiką, która już została ukształtowana pod wpływem koleżanek, kolegów, reklam, różnych firm z modą. I dlatego pamiętaj, jeżeli wchodzisz w związek małżeński, to podpisując się pod tym aktem ślubu, małżeństwa, potem to jednocześnie kontraktujesz te wszystkie cudowności, które razem z tym dostaniesz, czyli jednocześnie to jest oświadczenie, że będę spełniał wszelkie twoje zachcianki, będę spełniał wszelkie twoje marzenia, że będę robił wszystko, żebyś cały czas była zadowolona z tego, co już masz i żebyś mogła mieć jeszcze więcej, że całym twoim szczęściem, drogi mężczyzno, będzie to, że twoja kobieta będzie zadowolona. Ale żeby ona była zadowolona, to nie wystarczy, że jej kupisz jedno futerko, jedną parę kaloszy za 2700 zł. To jest jeszcze potrzebne, żebyś dzień w dzień spełniał jej zachcianki i na dodatek zachwycał się, że to, co sobie kupiła i sobie na ciebie nałożyła, to jest idealnie podkreśla jej figurę, idealnie podkreśla jej charakter, idealnie podkreśla jej podejście do życia, idealnie podkreśla jej kolor oczu, kolor włosów, kolor paznokci, wszystko idealnie podkreśla, a w ogóle to chcę, żebyś był świadom tego, że do końca życia będziesz miał możliwość wykazać się codziennie, wykazać się zarówno swoją inteligencją, żeby wymyślić nowy komplement dla swojej kobiety, żeby się znowu pozachwycać nią i nie ustając w wysiłkach, będziesz w stanie ją przekonać codziennie, że wybrała właściwie, bo jeżeli nie przekonasz codziennie, to ona może zwątpić.